Cześć, ja mam na imię Hubert i witam Was w 9 już odcinku magazynu Kulturka. Zasięg ostatniego odcinka był szczerze mówiąc słabszy niż zwykle, także będę bardzo wdzięczny, jeżeli pod tym materiałem zostawicie sporo łapek w górę. 40? 50? Dawajcie, dobijamy jak najwięcej. Dzięki tym, w pewien sposób nieszczęsnym łapkom, nasz mały kanał ma możliwość rozwoju i większą siłę przebicia w dotarciu do nowych osób. Jeżeli natomiast nie subskrybujecie Pełnej Kulturki, możecie to zmienić teraz i pozostać z nami na dłużej i na bieżąco, albowiem publikujemy nasze treści minimum 2 razy w tygodniu. Będziemy ogromnie wdzięczni za Waszą pomoc. A teraz oczywiście przechodzimy do odcinka, albowiem jak zwykle mamy do przejrzenia sporo ciekawych newsów. W tegorocznej 27. już edycji festiwalu Poland Rock będą mogły wziąć udział jedynie osoby zaszczepione. Zespół Kult wydał oświadczenie, w którym oznajmił, że nie zamierza grać koncertów jedynie dla zaszczepionych. Jurek Owsiak, pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu, postanowił pogratulować grupie. Brawo Kult! Koncerty, te najpiękniejsze, powinny być realizowane w duchu wzajemnej przyjemności i otwartości. Zarówno organizator koncertu małego, dużego, a nawet bardzo dużego, takiego jak festiwal, i artysta, który kieruje swoją sztukę w stronę publiki, powinni czuć wzajemne nakręcanie dobrego klimatu. Pandemia wyjebała wszystko do góry nogami. Jak się okazuje, to po 1,5 roku od momentu wprowadzenia wszelkich restrykcji ograniczających naszą wolność i zmieniających codzienną organizację życia, branżę muzyczną po dziś dzień dotykają największe ograniczenia. Stadiony wypełniają się kibicami, tak samo jak galerie handlowe czy deptaki, a nadal nie można swobodnie, tu czytaj bezpiecznie, organizować koncertów plenerowych na dużą skalę. Słusznie się Kult wkurza na zasady, które na takie koncerty pozwalają. Według nas wystarczyłyby szybkie testy na koronawirusa. My tak planowaliśmy 3 miesiące temu, kiedy żadne koncerty w grę nie wchodziły. Słusznie myśleliśmy, że mogą zostać wprowadzone nowe zasady, więc nie traciliśmy czasu przygotowując nasz festiwal. Owsiak napisał również, że organizatorzy zapytali potencjalnych uczestników, jaką formę festiwalu wolą, a większość z nich wybrała opcję wydarzenia dla 20 tysięcy osób z wymaganymi ograniczeniami, jakimi są szczepienia. Zasada organizowania koncertów dla ludzi zaszczepionych otworzyła nam furtkę. Planowaliśmy koncert dla 5 tysięcy uczestników, co już było bardzo śmiałym posunięciem. Teraz możemy zaprosić na lotnisko Makowice-Płoty 20 tysięcy osób, którym możemy zagwarantować wszystko, co jest potrzebne do bezpiecznej zabawy. W momencie, gdy zgodnie z obowiązującymi, czy nam się to podoba, czy nie, zasadami, koncerty można organizować tylko na obszarze zamkniętym, my jesteśmy w stanie zorganizować nasz festiwal. Festiwal Poland Rock odbędzie się w tym roku w dniach od 29 do 31 lipca, a gwiazdami tegorocznej edycji będą m.in. takie zespoły jak Limp Bizkit, Dropkick Murphys czy Why She Sleeps. Grupa Måneskin po wygranej na tegorocznej Eurowizji jest zdecydowanie na fali. Włosi zawładnęli rynkiem muzycznym, a ich albumy i utwory cały czas utrzymują wysokie miejsca w najważniejszych notowaniach. Zespół, wyraźnie czując zapotrzebowanie na swoje produkty, postanowił wypuścić linię swojego oficjalnego merchu. Rozmaite koszulki, bluzy i inne gadżety z logo kapeli trafiły do ich oficjalnego sklepu i wyprzedały się w 28 minut. Fanów nie odstraszyła nawet bardzo wysoka cena wysyłki, która w przypadku paczki zaadresowanej do Polski wynosiła aż 27,5 euro. Szczerze mówiąc, ta kwota wcale mnie nie dziwi, gdyż sam kilkukrotnie zamawiałem merch z zagranicy, chociażby z Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Paradoksalnie paczka wychodząca od naszych zachodnich sąsiadów pochłonęła dużo większy koszt przesyłki niż ta z USA. Wracając do grupy Måneskin, ich oficjalny merch powrócił na stronę i jest teraz dostępny w opcji preorderu. Jest to szczerze mówiąc bardzo rozsądny krok, ponieważ zapotrzebowanie na ich produkty jest aktualnie bardzo ciężkie do przewidzenia i oszacowania, a po co mają wyprodukować za dużo albo za mało. Disney zaledwie tydzień po premierze filmu Cruella ogłosił powstanie drugiej części. W oficjalnym komunikacie studio poinformowało, że jest zadowolone z przychodów, jakie generuje ich film, albowiem na całym świecie produkcja zarobiła już ponad 87 milionów dolarów. Niedawno swoją premierę w wybranych krajach na świecie miała trzecia część serii Obecność. Produkcja poradziła sobie bardzo dobrze, zarabiając w weekend ponad 22 miliony dolarów. Pod względem ocen widzów jest jednak gorzej, albowiem część trzecia zbiera dużo gorsze noty od swoich poprzedników, co możemy zauważyć po ocenach wystawionych do tej pory na portalu IMDb.
Czytelnicy dwóch popularnych magazynów, Guitar World oraz Total Guitar, wybrali najlepsze riffy wszechczasów. Na pierwszym miejscu znalazł się ten z utworu Whole Lotta Love grupy Led Zeppelin. Jakiś czas temu Miles Kennedy z zespołu Alter Bridge podzielił się swoimi wspomnieniami na temat tego legendarnego riffu. Jednym z najważniejszych riffów w roku jest pewnie Whole Lotta Love. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy go usłyszałem. Miałem prawdopodobnie 13 lat i grałem z młodszym bratem w piłkę w ogródku. Mieliśmy boomboxa, z którego słuchaliśmy naszej ulubionej rockowej stacji radiowej. Kiedy usłyszałem Whole Lotta Love, zmieniło się całe moje życie. Nie lubię tego sformułowania, ale to prawda. Od tej pory wiedziałem, co chcę robić w życiu. Rozpocząłem tę podróż. Kilka godzin później złapałem za rakietę tenisową i zacząłem udawać, że gram na gitarze. Zaraz pokażemy wam listę pierwszej dziesiątki owego plebiscytu, ale wspomnę jeszcze, że poza top 10 znalazły się również legendarne utwory, takie jak Smells Like Teen Spirit Nirvana czy Killing in the Name od grupy Rage Against the Machine. Oto pierwsza dziesiątka. Stephen King, czyli znany wszystkim mistrz horroru, przyznał się, że jest produkcja, której nie obejrzał do końca. W wywiadzie dla podcastu History of Horror powiedział: kiedy pierwszy raz oglądałem Blair Witch Project, leżałem w szpitalu i byłem naszprycowany lekami. Mój syn przyniósł kasetę wideo i powiedział: musisz to obejrzeć. W połowie filmu powiedziałem: wyłącz, to jest zbyt pojebane. King, zapytano o to, dlaczego akurat ten film tak go poruszył, postanowił wyjaśnić. Po pierwsze, to cholerstwo wygląda autentycznie, a po drugie sprawia wrażenie autentycznego. Z tego powodu jest niczym najgorszy koszmar, kiedy myślisz, że cię pogrzebano żywcem, a to tylko twój kot zasnął na twojej piersi. Blair Witch Project z 1999 roku rozsławił na dobre podgatunek horrorów określany jako found footage. Jest to technika filmowa, w której film stylizowany jest na znalezione amatorskie nagranie, a wydarzenia prezentowane są z perspektywy kamery należącej zwykle do jednego z bohaterów filmu. Technika found footage pojawiała się już w latach 70. Natomiast sukces Blair Witch Project był piorunujący i rozpoczął nową erę powstawania właśnie tego typu filmów. W ostatnich odcinkach informowaliśmy o sytuacji Davida Ellefsona, współzałożyciela grupy Megadeth, który został z niej wyrzucony z powodu wycieków niestosownych wideokonwersacji z jedną z fanek grupy. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, nadróbcie dwa ostatnie odcinki magazynu, albowiem tam dokładnie nakreśliliśmy tę sprawę. Jako że zespół Megadeth nie ma aktualnie basisty, w sieci zaczęło krążyć mnóstwo plotek na temat domniemanych nazwisk. Prawdopodobnie najczęściej pisano o Jasonie Newsteadzie, ex-basiście Metallica, który grał w popularnym zespole w latach 1986-2001. Mimo że nikt z grupy Megadeth w żaden sposób nie potwierdził, że Jason Newsted miałby do nich dołączyć, zrobiło się o tym naprawdę głośno. W końcu, aby przerwać milczenie, oświadczenie w sieci wystosowała żona Newsteada, albowiem sam zainteresowany nie ma konta na żadnym z portali społecznościowych. Nicole Newsted napisała na swoim Instagramie: po pierwsze, Jason nie dołączy do Megadeth. Pokój im. Słuchajcie metalu. Po drugie, Jason nie ma konta w mediach społecznościowych. Obejmuje to m.in. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, OnlyFans czy Tinder. Jeśli otrzymasz kiedyś wiadomość z konta podpisanego jako Jason Newsted, wiedz, że Jason do ciebie nie napisał. Odpowiadasz na własne ryzyko. Sprawa Newsteada wydaje się być zatem wyjaśniona. Wyjaśniona nie jest jednak obstawa posady basisty w grupie Megadeth, albowiem zespół do tej pory nie ogłosił następcy Davida Ellefsona. Słuchajcie, komunikat. Nie wiem, czy wiecie, ale od jakiegoś czasu mamy grupę na Facebooku. Nazywa się Pełnokulturkowicze i serdecznie Was do niej zapraszamy. Tam możecie dzielić się newsami i ciekawostkami ze świata swoich ulubionych artystów i oczywiście śledzić posty innych osób. Wpadajcie, link w opisie. Okej, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku magazynu Kulturka. Każdy, kto dotrwał do tego momentu, może napisać komentarz o jakiejkolwiek treści pod tym odcinkiem. Tak po prostu, dla zasięgu. Pamiętajcie również o zostawieniu łapki w górę pod tym filmem i subskrypcji na naszym kanale. To pomoże nam w rozwoju pełnej kulturki, a Wy będziecie ze wszystkim na bieżąco. Słyszymy się w sobotę. Do usłyszenia.